Rewitalizacja Wyspy Jaskółczej w Szczecinie, czy Centrum Badań Techniczno-Wojskowych zlokalizowane w Masłowie koło Kielc, to m.in. projekty architektoniczne wyróżnione w konkursie prac dyplomowych na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej. Na wszystkich wydziałach szukamy ludzi takich, którzy chcieliby swoją wiedzę wykorzystywać dla dobra naszego miasta. Myślę, że przyznawanie nagrody to jest jedną z takich zachęt dla młodych ludzi, żeby chcieli tworzyć rzeczy, które w mieście zostają później docenione. Do konkursu zostało zgłoszonych ponad 40 prac. Ważnym aspektem wyboru tych nagrodzonych była kreatywność w poszukiwaniu nowych rozwiązań architektoniczno-urbanistycznych oraz ich praktyczne zastosowanie. Komisja zwracała uwagę, czy temat jest ciekawy i czy rozwiązanie jest w miarę trafione. Wiadomo, że to są prace dyplomowe, więc jakby ci ludzie się jeszcze uczą, ale to, co jest w architekturze, czyli właściwe rozwiązanie funkcji, odpowiednie dyspozycje przestrzenne, nieszarżowanie z powierzchnią, czyli żeby te prace były takie też jakby minimalistyczne, oszczędne, funkcjonalne, no i przy okazji też jakieś względy estetyczne. Także to jest cały konglomerat, zestaw cech, które komisja stara się rozpatrywać i tak ważyć w sercu czy w umyśle i na tej podstawie jest wybierana praca. Najlepsza praca, projekt przeobrażenia części naszego miasta, została nagrodzona przez prezydenta Kielc Wojciecha Lubawskiego. Laureatka zaprezentowała pomysł na rewitalizację obiektów zlokalizowanych na terenach poprzemysłowych, na przykładzie KZWM SHL w Kielcach, w aspekcie wielofunkcyjnego obszaru miejskiego. Chciałam właśnie zwrócić uwagę, jak taka ważna fabryka, która kiedyś prężnie działała, produkowała, prawda, znane w całej Polsce motocykle SHL-ki czy pralki Fania, teraz właśnie niszczy je i tak jakby trochę odstrasza swoim wyglądem. Tym bardziej, tak jak już powiedziałam, że leży w ścisłym centrum, dlatego zdecydowałam się właśnie zrewitalizować ten teren i pokazać, jak można go zagospodarować. Poza dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi, które otrzymali wyróżnieni, komisja wytypowała dwie prace, które wezmą udział w ogólnopolskim konkursie SARP o doroczną nagrodę Stowarzyszenia Architektów Polskich imienia Zbyszka Zawistowskiego, dyplom roku 2018.